Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie, które na pewno zainteresuje wszystkich fanów muzyki w dobrym wykonaniu oraz fanów polskich produktów, ponieważ będziemy rozpakowywać słuchawki legendarnej firmy Unitra. Wielu widzów, szczególnie tych starszych, może pamiętać te słuchawki, może sami je kiedyś mieliście, może jeszcze macie. Produkowane były dobre 20-30 lat temu, a niedawno temu firma Unitra wznowiła produkcję słuchawek, wyszła cała linia słuchawek i ponownie możemy je kupić. Dzisiaj rozpakowywać będziemy model SN50, który kosztuje jakieś 250 zł. To jest taka średnia cena znaleziona w internecie. Jak widzicie, słuchawki wyglądają bardzo oldschoolowo. To na pewno jest cecha, która będzie je wyróżniać. Jeśli ten wstęp was zaciekawił, zapraszam do dalszego oglądania. No dobrze, zabierajmy się za rozpakowanie. Słuchawki Unitra SN50, czyli prawdziwy powrót legendy. Powiem wam, że osobiście ja sprzętu Unitry miałem w domu trochę, jeszcze kilka lat temu miałem jakiś wzmacniacz Unitry. Na pewno wielu z was, jak dobrze poszuka, też w domu znajdzie jeszcze sprzęt tej firmy. Natomiast mamy tutaj do czynienia z zupełnie nową jakością, ponieważ są to słuchawki na miarę naszych czasów. Pomimo, że wyglądają bardzo oldschoolowo, mogą śmiało konkurować z najnowszymi konstrukcjami muzycznymi dostępnymi na rynku. Jak widzicie, samo opakowanie jest takie bardzo minimalistyczne, proste. Mamy karton bez żadnych specjalnych rysunków, nadruków, tysięcy informacji i tak dalej. Mamy logo Unitry. Widzimy oczywiście całe słuchawki praktycznie w całości. W środku model słuchawek i z tyłu mamy troszeczkę historii. Słuchawki, które przywodzą na myśl lata 80., czyli okres, kiedy były najpopularniejsze w Polsce. No i mamy też troszeczkę informacji. Słuchawki na głowne, długość przewodu 120 cm, czułość 100 dB, impedancja 32 ohmy, zakres przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, przetworniki 40 mm, wtyk mini jack i taki akcent na miarę dzisiejszych czasów, czyli mikrofon do smartfona z przyciskiem do odbierania rozmów. Oczywiście w latach 80. tej funkcji nie było, ponieważ nikt po prostu nie miał smartfona, ani jeszcze zwykłej komórki. Tak więc słuchawki jakby nie było dostosowane już do dzisiejszych potrzeb, dzisiejszych użytkowników, odbiorców. Dwuletnia gwarancja producenta. Kompatybilność, chodzi tutaj o mikrofon oraz też co mamy w zestawie. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o pudełeczko. Pora je otworzyć. Okay, otwieramy opakowanie. I zapewne tutaj będzie schowany kabelek, inne akcesoria, dokładnie. Dobrze, słuchawki są oswobodzone. Że to by było na tyle. Już wam wszystko pokazuję. Zobaczcie, mamy tutaj krótką instrukcję, która też wygląda jakby była zrobiona z kartonu. Bardzo fajnie to wygląda, podstawowe informacje. Mamy wymienne nakładki i same słuchawki, moi drodzy. Kabelek mają na stałe, kabel wychodzi z jednej słuchawki. Mamy ten wspomniany wcześniej mikrofon z przyciskiem, wtyk mini jack. Kabel jest w oplocie, więc bardzo fajnie jest zabezpieczony. 120 cm, czy długość dobra do smartfona, do tabletu. Same słuchawki, powiem wam, że są naprawdę niezwykle, niezwykle lekkie. Mamy tutaj tylko metalowy pałąk, te rurki są dość cienkie, a jednocześnie myślę, że dość wytrzymałe. Na górze mamy logo Unitry. Gąbeczki całkiem miękkie oraz te welurowe nauszniki, które również wydają się być bardzo miłe, bardzo komfortowe. Co do wielkości wnętrzy, myślę, że nie zakryją całego ucha, więc możemy powiedzieć, że są to słuchawki nauszne. Jak widzicie, same nauszniki są obrotowe. No i cóż, po bokach mamy jeszcze tylko plastikowe osłony przetworników. Oznaczenia lewa, prawa. No i taki system regulacji, że po prostu przesuwamy cały nausznik sobie po tej metalowej prowadnicy. W ten sposób po prostu dostosowując te słuchawki do siebie. No cóż, myślę, że jak na pierwszy rzut oka to by było wszystko. Postaram się je jak najszybciej przetestować, podzielić się z wami wrażeniami z użytkowania, z odsłuchu tych słuchawek w pełnej recenzji. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam was. Cześć!